Siemanko, z Taster Chocolate, witam Was w kolejnych filmach na moim kanale i witam Was w trzecim odcinku z Backbone. Moi drodzy, historia dalej nam tutaj przebiega i robi się w sumie taka coraz bardziej ciężka, coraz bardziej jakaś taka skomplikowana. Ostatnio włamaliśmy się do mieszkania jakiegoś wysoko postawionego pana i ukradliśmy kilka plików. OK, moi drodzy, musiałem przeskipować to, co robiliśmy w poprzednim odcinku, pod sam koniec, czyli taką analizę tego, co odkryliśmy w poprzednim odcinku. Tylko, że tym razem, zamiast wygonić naszą partnerkę, pozwoliłem jej spać na kanapie. Nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. O, możemy otulić ją kocem. No dobra, to, to możemy. Tutaj możemy odrobinkę pomóc. No i w sumie wychodzi na to, że niewiele nam tutaj zostało do zrobienia. Oprócz pójścia spać. Z tego co pamiętam, to następnego dnia mamy troszkę rzeczy do zbadania. O właśnie, Howie, wszystko dobrze, jesteś bardziej zastępiony. Yy, mam sporo na głowie. To odciąż ten przepracowany mózg i powiedz, co cię gryzie. I nie zrozumiałbyś. Śledztwo wciąż się rozszerza. Nie wiem, czy sobie poradzę. Do tego jeszcze dochodzi Renę. Ojej, ciuta babeczka, ha, nie dziwo to, że masz głowy w chmurach. <gry> Nic z tych rzeczy, dobrze nam się razem pracuje, bardzo ją szanuję. E, dobrze wam się razem pracuje i macie do siebie szacunek? Niezłe składniki na małe co nieco. <gry> e, Okej, okay. niech, niech ta cisza, która przed chwilą nastała, jakby podsumuje to, co się wydarzyło przed chwilą. To ty uliczny jastrzębiu? Eee, od, od kiedy mam pseudonim? <grych> od dziś, jak ci idzie? Eee, jak na razie nie mam... Dobra, nie najlepiej. Zostały mi dwie osoby. Rozmawiałeś już z Mary, Mirandą i Shelly? Eee, próbowałem wszystkiego, są zbyt podejrzliwe wobec nieznajomych. Chwila, jaka Mary, Miranda i Shelly? To jest jakby... w Co oni mi tutaj wprowadza? A, dobra, wiem. Dobra, spokojnie. Eee... Nasza Rene mówiła, że podzwoni, poogarnia i spróbuje załatwić nam jakieś informacje. Okej, okay, to, to są pewnie te informacje, tylko że działy się poza, jakby poza kamerą. Eee, cholera, nie poddawaj się. Może Beverly albo Bill będą bardziej otwarci. Hmm, może nie wiem. A jeśli to wszystko na nic, niewykluczone, ale to się okaże dopiero kiedy wszystkich sprawdzimy. Przecież wiesz, że te rzeczy nie są łatwe. Ech, wiem, wiem. Obyś miała rację. Jeszcze tylko dwie osoby i to w tym samym budynku. Potem będziesz mógł wrócić do domu i w końcu odpocząć. Eee, mam nadzieję, że w tym budynku jest winda. Kupiły ci wkładki. Może masz wysokie podbicie. W każdym, e, e, w każdym razie myśl pozytywnie. Dasz radę. Eee, Okej, okay. nie jestem leniwy, tylko zmęczony. Powodzenia. Pamiętaj, żeby pukać delikatnie i daj mi znać jak poszło. Dzięki, Renę. W takim razie. Jesteśmy, słuchajcie, w West Endzie. Zobaczcie, tak wygląda nasza... Kolejna dzielnica, w której e, nie mieliśmy jeszcze okazji być i z tego co widzę, to jest tak samo e, brzydko jak w tym naszym, e, w tej naszej pierwszej lokacji. Zobaczcie, wszystko. Chwila, to jest Gęś. Dzień dobry, Gęś. nie, nie mogę z nim rozmawiać. Myślałem, że to jest może ta sama Gęś, co wcześniej. Może ona byłaby naszym jakimś takim, wiecie, mm, jak to się mówi, agentem tajnym. No, niemożliwe, zobaczcie kogo my tutaj mamy. Był już Bo, był Mo, teraz jest Po. <grystanie> Dzień dobry, jestem Po. Może gazetę? Ech, wiem, że to ty, Bo, to znaczy Mo. Źle usłyszałeś. Mam na imię Po. <grystanie> Ech, nawet mówisz innym głosem, jestem pod wrażeniem. Jestem uczciwym sprzedawcą z uczciwym głosem. Nie rozumiem o co ci chodzi. A, ha, ha. Eee, nie rozumiem tylko a właściwie to wszystkiego. Bieżące wydarzenia bywają skomplikowane, jeśli coś się zastanawia, mogę wytłumaczyć, eee, mo, możesz być sobą. Co to w ogóle za Bo, z którym mnie mylisz? Powiedziałem mo, ty powiedziałeś bo, znaczy, sam się gubisz. Rozumiem, że to mylące, jeśli wyglądamy podobnie. <ścoughs> eee, e, dobra, w takim razie. E, może rzeczywiście nie jesteś mo. Oczywiście jestem po. E, tak tak, wszystko jest e, w najlepszym porządku, albo dobra, wygra, wygrywasz na razie Mobopo. E, dobra, na razie nie mamy do niego żadnego tej biznesu, więc może sobie po prostu tutaj siedzieć. Mamy tutaj chyba do podpytania kilka ludzi, więc może po prostu zapytajmy... Nie wiem, czy tutaj NATA, albo może... Was tutaj może do sklepu, chyba do sklepu bardziej powinniśmy pójść, prawda? Wejdźmy do sklepu Stary Dobry Yumi. E, aha, to tyle. No dobra. Oho, musimy wejść do tego budynku za nami. Mamy tutaj dozorcę. A ty to kto? E, Wallace jestem fotografem, cześć. A ty? A Wallace jestem fotografem. Fotograf w takim ubraniu? E, ma być ironiczne. E, tak, a kto pyta jak? E, ma być ironiczne. Nie ufam ci. E, bo jestem shopem? E, nie, bo jesteś obcy. E, twoje skarpety są obce, what? Co to ma znaczyć? E, sam też nie wyglądasz na miejscowego. Ja przynajmniej zwracam uwagę na swój wygląd. E, te skarpety sugerują co innego. Hej, nie mieszaj w to moich skarpet. E, dobra, idę do Beverly. Tylko nie zadręczaj biednej kobiety, co dosyć się nacierpiała. Wystarczy na pięć żyć. Będę miał na nią oko. Eee, słowo daję. W takim razie, panie dozorco, pan sobie tutaj posiedzi i mi nie przeszkadza. Wchodzimy do tego pięknego, zadbanego apartamentowca z Windows. Spójrzcie tylko na te przepiękne klatki schodowe. Dosłownie. Mmm, winda. Przynajmniej winda działa o tyle dobrze. O, albo i nie działa. Chwila. Winda. Piętro czwarte, piętro siódme. Na razie może na piętro siódme? Ok. E, w którą stronę? Poczekajcie. Tutaj jest. Aha, zapukaj. Luxi. Beks. Coś tam. Wyrwane drzwi. Co? Nie rozumiem, słuchajcie tutaj jednej rzeczy. Ten budynek jest w kompletnej ruinie, a i tak ma dozorce. E, Bill już tu nie mieszka. Mam nadzieję, że znalazł lepszy dom. A matko, co tu się dzieje? Może w tą stronę będzie jakieś bardziej normalne mieszkanko. Nie. Tu są same kompletne jakieś. A, materac? Trudno powiedzieć, co to za plamy, ale są obrzydliwe. Dobra, musimy zapukać do jedynych drzwi, które są na tym piętrze, co jest przerażające. Może zagadajmy najpierw do tych ludzi. Eee, cześć Luxi, Spadaj, duniu. <grywy> Bez przesady nie jestem taki stary. Po tych łachach trudno się zorientować. Eee, taki mam strój służbowy. Okej, okay, co mnie to są ważniejsze problemy na świecie. Eee, na przykład? Wojna, pokój, miłość, nienawiść. Takie tematy nas interesują. Eee, skąd macie na to siłę? Jesteśmy w kolektywie martwych myszy. Brzmi jak fajny klub. To nie jest klub, to autonomiczny, anarchistyczno kontrkulturowy ruch społeczny. A ach, macie jakiś program? Jasne, że mamy. Nazywa się myszobranie. Robimy zamieszanie i otwieramy innym oczy. W jaki sposób? Graffiti pro. Okej, okay, okej, okay, ekstra. E, jasne, jasne, jasne. Trzymajcie się, tak dalej. E, powodzenia. E, powodzenia. E, nie mamy żadnego klubu przed chwilą. Nieważne, pukamy. Chyba nikogo nie ma w domu. Czy Któreś z Was, bin? Czy któraś z was to jest tą osobą, z którą mieliśmy rozmawiać? A. Bin? Kra. A, 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 kra? Rozumiesz, to dobrze, jestem wroną. Gratuluję. Wydaje mi się, że to z Tobą miałem przedyskutować, koleżanko. Wydaje mi się, że Ty jesteś tą osobą, do której miałem. A, się odezwać i teraz nic z tego nie wyjdzie, bo. A, jakby zmarnowałem moją okazję. To może, może ja wejdę do windy. Może wjedźmy sobie na piętro czwarte, na którym nie byliśmy i tym razem jednak pytajmy ludzi o rzeczy, a nie siedźmy cicho. Tu jest, zobaczcie, jakaś, są jakieś drzwi, ale są jakby, jakaś piłka leży pod, pod tymi drzwiami, cokolwiek, książki. Biblioteczka sąsiedzka, fajna sprawa bardzo. Tu jest jakieś mieszkanko, rower, rower. ktoś musi mieć zaufanie do sąsiadów. Okej, okay, to tu są drzwi. Pójdźmy jeszcze poczekajcie się tam dalej troszeczkę. Bo chcę zobaczyć, czy w tą stronę nie było jakiegoś. może. mieszkanka. Nie. W takim razie, stuk puku. Chyba kogoś słyszę. Hmm. Poczekamy. Zapukamy jeszcze raz. No, dobra, pukamy jeszcze raz. Halo. Liczniki, przyszedłem sprawdzić. O! E, tak? E, Beverly Fam? Pani jest matką Leslie? Co panu do Leslie? Nic nie będę podpisywać. E, ja tylko mieszkam w okolicy, słyszę, co się stało, albo może. Co miałby pani podpisać? Albo Howard Lotter. Okej. Okay. Co miałaby pani podpisać? Jakieś zrzeczenia się praw, nie wiem, pieniądze za milczenie też mnie interesują. A o nic takiego mi nie chodzi. Mieszkam w okolicy. E, nigdy tu pana nie widziałam. Co pan słyszał? A wie pan, moje siostra też zaginęła. O pani córce. O lezy. Dobra, powiedzmy, że moja siostra też zaginęła, proszę bardzo. Dobry, pasterzu, bardzo mi przykro. Długo pan tu mieszka? A... ja od lat mieszkam w dzielnicy portowej, ale siostra była tu od dziecka. O, można coś takiego powiedzieć. E, jak miała na imię? Znała moją córkę? E, Lorna. E, próbuję się dowiedzieć, co mogło się stać. Lorna nie miała wielu przyjaciół. E, może próbuje się dowiedzieć, co mogło się stać. Wcale się panu nie dziwię, też chciałabym zrobić coś więcej, ale mam pracę i Henrygo. Nie dałam, nie dałam rady. E, rozumiem panią to trudny czas. E, kiedy ostatnio widziała pani Leslie? To wydaje się tak dawno temu, nawet zanim zniknęła, miała... mało kiedy ją widziałam, od kiedy wpadła w złe towarzystwo. Eee... Co to za złe towarzystwo? Rose i te inne imprezowiczki, przepraszam, teraz wszystko do mnie wraca. O, rozumiem, a skąd znała pani Rose? Ja. O, cześć! Henry, wracaj do środka, w tej chwili. Eee. Cześć, Henry? On szuka Leslie? Może Mai coś wie? Maj? O, 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 o. Zawsze dobrze jest, jak jakieś dziecko się przypatoczy, które nie wie, kiedy trzymać, że tak powiem, buzię na kłódkę. No, bardzo dobrze. Mów, 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 mów. Eee, Maj? Natychmiast! E, ma pani jeszcze syna? Sama go pani wychowuje? Eee, przepraszam, że panią zatrzymuje. Eee, kim jest Maj? Ja nie mogę już o tym rozmawiać. Przykro mi. A, a Może... No, żeby, 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 żeby Przepraszam, że Panią tyle wypytuję. Naprawdę muszę iść, iść do pracy. Może pójdę z Panią... A, nie, chcę, nie chciałem Pani znerwować. O, nie chciałem Pani znerwować. To troskę, ale naprawdę to dla mnie za wiele. Wolałabym, żeby Pan nie wracał. Uy, u u dobrze rozumiem. To dobrze. I proszę nie przepytywać sąsiadów. A, powiedziałem coś nie tak? Życzę panu powodzenia, muszę już. Do widzenia, do widzenia. A, czyli słuchajcie, problem jest następujący. A... Nikt nie chce ze mną rozmawiać. No dobra, ale zobaczcie, mamy tutaj opcję. Henry Fam może coś wiedzieć, znaleźć sposób, jak z nim porozmawiać. Jak moglibyśmy z tym dzieciakiem tutaj jakoś dogadać? Drzwi? Nie ma co nękać Beverly. Czy jest jakakolwiek opcja, żeby się do niego jakoś dostać? A, ha, 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 ha. Chyba nie. Chyba, że będziemy po prostu, wyjdziemy na zewnątrz i poczekamy aż będzie wychodzić. Ale to by było strasznie podejrzane. E, Beverly, o nie. Spokojnie, nie będę pani dręczyć na dół. Tak, dziękuję. E, ja też. Dobra. Zacznij gwizdać wesoło. Nie! Nie, 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 nie. E, zacznij gwizdać wesoło. Nie zbyt szybka ta winda. Zacznij gwizdać wesoło. Hmm. E, przestań gwizdać. Chyba jej się nie podobało. E, Mi <laughs> pani gwizda to jest najgorsza próba rozpoczęcia jakiejkolwiek konwersacji, jaka istnieje. Uh, Umiem pani gwizdać. Mm. E, podobno ma się zrobić cieplej. Już prawie na miejscu. Przepraszam głupie pytanie. Eee. Mamy ją tak, przepraszam za wszystko. Przepraszam za wszystko, przepraszam, jesteśmy panie przodem. Miłego, znaczy miłego dnia. Jesteśmy panie przodem. Eee. Może, może. E... Jesteśmy panie przodem, proszę bardzo. Ech, chwila. Beverly poszła do pracy, czyli Henry jest w domu sam. O nie. O nie, mamy znowu. Tak, będziemy kursować. No dobra, będziemy kursować. Piętro. czwarte? Mmm, w takim razie. Puk, puk. E, dzień dobry. E, cześć Henry, słuchaj, jestem detektywem i szukam Leslie. E, cześć, nie wyglądasz jak detektyw. Mam ci pokazać odznakę. E, a jak powinien wyglądać detektyw? Groźnie. To chyba dobrze, że nie wyglądam groźnie, właśnie. Nie boisz się być sam? E, nie, to będzie bardziej takie. E, wiem, że się teraz nie martwisz, ale powinieneś zacząć martwić. Nie, nie, nie. Dlaczego nikt nie się na mój widok? Co? E, nieważne. Nie przejmuj się. Co chciałeś powiedzieć, kiedy rozmawiał, rozmawiałem z twoją mamą? E, mama mówi, że nie powinienem rozmawiać z, z nieznajomymi. E, ha, ha, ha. ale chodzi o Leslie, chcę jej pomóc. Nic jej nie jest? Naprawdę ją znajdziesz? A e, szczerze mówiąc nie wiem, ale obiecuję, że się postaram. No dobrze, tylko nie mów mamie. E, to będzie nasza tajemnica. E, ha, ha, ha. Dobra, to będzie nasza tajemnica. Niech się czuje pewnie. Jest straszna, jak się zdenerwuje. W takim razie, proszę przejść do jakby głównego tutaj tematu, co chciałeś powiedzieć, kiedy rozmawiałem z Twoją mamą. Mama mówi, że Leslie sama sobie naważyła piwa. Nie wiem po co jej piwo. Wspomniałeś wcześniej kogoś o imieniu Maj. Tak, Maj, to koleżanka Leslie. Dobrze ją znasz? Zawsze przynosiła mi słodycze. O, opycha, a jakie? O, właśnie, spróbujmy być takie tacy, wiecie, bardziej. E, małe różowe i puchate. Małe różowe e, i puchate. E, kwaskowe chmurki? Nie, tych chyba jeszcze nie jadłem. E, to może iskrzące kulki? Nie, ochyda. A to w takim razie zostało. A, 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 długiej wpaski. To może krzywi gębki? Eee, Różowe, żółte? Eee, matko! <grywa> dobra, dobra. Dyskusja na temat cukierków skończona. Zeszliśmy z tematu. Jak Maj ma na nazwisko? Myloader Szkoda, że nie mogę z nią mieszkać. Eee, a wiesz, gdzie ona mieszka? Ze swoim dziwacznym, śmierdzącym bratem Samsonem. A w tym bloku? Nie, w domu na naszej ulicy z czerwonymi drzwiami. A, dzięki, bardzo mi pomogłeś. Wiesz co? Jak zobaczysz Maj, a, a a a, mam ją poprosić, żeby cię odwiedziła? Tak, tylko nie mów, że ja tak chciałem. Postaram się, kolego. E, muszę się zaopiekować Flufo. A kim? Flufo to mój miś. A, racja, dbaj o niego, Henry. Dobra. Czerwone drzwi, prawda? Czerwone drzwi na tej ulicy. Dobrze pamiętam. Wchodzimy. E, ciach. Parter. Wychodzimy z tego paskudnego. E, z tego paskudnego bloku. Ciach. Czerwone. Czerwone drzwi to są te czerwone drzwi? To chyba nie te czerwone drzwi, prawda? Idziemy dalej, poczekajcie. E, tu byliśmy, tu byliśmy. Tu nie, tu nie. Tu są czerwone drzwi. Puk-puk. E, O, Samson Lode. A dlatego jej brat śmierdzi, bo to są skunksy. Okej, okay, to ma wszystko idealny, perfekcyjny sens. <słuch> jesteś Samson? Zależy. A kto pyta? Wallace Brotor albo Howard Lotor? czy jak powiemy, że jesteś detektywem, to będzie spoko. A um, może nie, wiecie co, nie możemy. Może nie, nie że dziennikarz, bo oni wszyscy wyglądają na jakichś takich, wiecie, panków, anarchistów i tak dalej. Nie wiem, czy dziennikarz byłby dobrym. Spróbujmy prywatny detektyw. Najwyżej będzie będzie mieli przewalone kompletnie. E, prywatny detektyw. Nie ufam takim jak ty. Hahaha, ha, 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 ha. e, nie proszę cię za, o zaufanie. Ha, i dobrze, bo to by była strata czasu. E, chcę porozmawiać z Maj. Nie ma jej w domu. E, a gdzie mogę ją znaleźć? Za kogo ty mnie masz, co? E, za jej brata. Znasz e, Leslie Fam? Okej, okay, albo nie mam pojęcia, kim jesteś. Może sam coś sobie powiedz. E, za jej brata. Znasz Leslie Fam? Cicho, ktoś może podsłuchiwać. Wejdź do środka, ze wszystkiego mi się wytłumaczysz. O. Widzicie? Widzicie? Wystarczy normalnie wspomnieć o rodzinie i wszyscy po prostu, wszyscy zapraszają do środka, kawusia i tak dalej. Nieważne, że wy jesteś jakimś podejrzanym typem. Nie, nie, spokojnie. Znasz koleżankę siostry szwagra mojej mamy? Proszę, wchodź. Proszę bardzo. Uuu, całkiem fajne mieszkanko mają. Zobaczcie, plakaty jakieś i tak dalej. Gadaj, tylko nie wciskaj Mikitu. <suszy> Okej, <Okay. suszy> Gdzie jest Mai? Chciałbym z nią porozmawiać. Po co, czego od niej chcesz? Badam zniknięcia dziewczyn z tej okolicy. Masz jakąś teorię? Musisz mieć. Lepiej, żeby to była porządna teoria. Nie pracuję z amatorami. A teoria na temat czego? Chwila, jak to pracujesz? E, Mai zniknęła. Pomożesz mi jej szukać, czy tylko marnujesz mój czas? Okej. Okay. Chcesz mi powiedzieć, że Maj też zaginęła? A Tak skończony idioto. Pytam po raz ostatni. Jakie masz teorie? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kto się wszystkie morduje? Dziewczyny się ukrywają. Kto się więzi? Nie Maj. To spyrna dziewczyna. Nie dałaby się w nic wciągnąć. Aaa... Hahaha... Ha. Przykro mi, musi ci być ciężko. Nie, bo on jest On jest twardy. Nie, on nie. Mnie jest ciężko. Mm. Dobrze rozumiem, że jej szukasz? Szukam mi. a co? Poszedłem do The Byte. Eee, Mai tam pracowała? Gówno o niej wiesz, co? No, tego akurat nie wiedziałem. Eee, a czego się dowiedziałeś? Tylko tyle, że Clarissa Bloodworth jest... Okej. Okay. Eee, lepiej nie da się tego ująć. No nie, ale Mai miała do niej szacunek. Mm, dlaczego? To oczywiste, ma ochronę. E, wielkich małp, tego niedźwiedzia. E, wielkich małp. Tak. Słyszałem, że sypia z małpą? Co myślisz? Co by tutaj dać? Co myślisz? Wielkie małpy należą do tajnej organizacji, sekretnego sojuszu cieni, ale jest taka tajna, że wszyscy o niej wiedzą. E, a czym się zajmuje ta organizacja? Ma całkowitą kontrolę nad każdym aspektem naszego życia. Rząd to... Aha, czyli wiecie, New World Order, Illuminati, tego typu tematy. Rząd to tylko przykrywka. Nocą wielkie małpy zakładają krwisto-czerwone szaty i wyprawiają kanibalistyczne... I mean... He's not wrong! <laughs> no, wszystko by się zgadzało. Pewnie myślisz, że ci nie założyły same wielkie małpy. E, one założyły wszystko, tak przynajmniej nam mówią. E, po co zawierać sojusz ze swoim własnym gatunkiem? E, one założyły wszystko. Do sojuszu należą też niedźwiedzie. A kto jest u nich najbogatszy i najważniejszy? Klan Eee, Okej, okay, to wszystko ma sens. E, no nie, Clarissa pochodzi z rodziny tak blisko powiązanej z małpami, że Aha, okej. Okay. Kto? Lina Wenderbult. A, a kto to jest? Córka kuzynki premiera, wyobrażasz sobie? A, nawet nie wiedziałem, że Clarissa woli kobiety. A woli? I nic jej nic za to nie grozi, bo wielkie małpy chronią ją jak swoją. To jest dużo informacji, którą musimy przetworzyć dzisiaj, ale poczekajcie, może wrócimy do tematu Mai. Mm, dobra, tylko się streszaj, bo ktoś się zorientuje, co robimy. E, 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 czy do czegoś doszło mi z tą Mai przy tej zaginięciem? Jakbyś się opisał Mai? Czy Maj się z kimś przyjaźniła? Jak długo Maj pracowała w The Byte? No bo w sumie to The Byte powoduje trochę, że giną osoby Kilka miesięcy, chociaż miałem wrażenie, że to całe wieki e, na czym polegała jej praca? Zaczęła jako kelnerka, kelnerka po paru miesiącach dostała awans. Myślisz, że dobrze ją tam traktowali? Dobrze tam zarabiała. Zwłaszcza po awansie. Mówiłem jej, że nie potrzebujemy dodatkowych pieniędzy, ale. A wiesz, co robiła po awansie? Nie chciała się przyznać. Powiedziała, że pracuje na piętrze. Wyglądała na szczęśliwą. Tak, ciągle była uśmiechnięta. Okej, okay, może ją tam szprycowali tymi małpo, małpi zadolami, czy, czy innym dziwnym czymś? Eee... A... Czy Maj się z kimś przyjaźniła? Z kilkoma dziewczynami, głównie z fabryki. Potem wszystkie pracowały w The Bite. E, słyszałem, że przyjaźniła się z Leslie Fam. Nie wiele, że naprawdę się przyjaźniła z tą lafiryndą. E, to i w porządku tak mówić o kobietach. Może wyluzuj? Co się w niej nie podoba? Gościu, uspokój się, co do niej masz? Eee, okej. Okay. Co się w niej nie podoba? Leslie miała na maj zły wpływ. To jest śmieszne, bo z drugiej strony powiedziały dokładnie to samo, że to chyba Maj miała, ale zły, nie wiem. Eee, jak dobrze ją znałeś? Nikiej nie za tak jak ja, to diabeł wcielony. Mm, co takiego zrobiła? Dobra, zawróciła mi w głowie, żeby dostać się do maj, a potem nas skłócić. O kurczę, okej. Okay. Udało się jej. Tak, ale zorientowałem się o co chodzi, zanim było za późno. A, ha, ha, ha. Dlaczego to zrobiła? Słodziła komu tylko mogła, żeby ściągnąć nowych klientów do klubu i dobrze wypaść przed szefową. Ha, a, ha, 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 ha. Czyli bez serca. Mówiłem. Dzięki, że mi powiedziałeś, musiało być ciężko. A, I na pewno nie wiesz, co się stało z Leslie. Dobrze, że nie powiedziałeś. Tylko obiecaj mi coś. Jeśli dojdziesz do prawdy, musisz mi powiedzieć, co się stało. A, czy do czegoś doszło między Tobą a Mai przed jej zaginięciem? Coś sugerujesz, Gnuju? może się dziwnie zachowywała? Nie, wszystko było dobrze. Hm, właściwie to niedawno zaginęła jej koleżanka. A, kto to był? Wydaje się, że nazywała się Rose. A to była koleżanka Mai z pracy? Tak. Wiesz co z tych wszystkich dziewczyn, Rose, pracowała w The Bite najdłużej. Czy Rose. To nie była ta córka tej króliczki, co była obok The Bite w tym zaułku i mówiła, że a, żebyśmy znaleźli jej córkę, czy to nie była właśnie Rose? Kurczę, nie pamiętam, ale jakoś tak, mi się, jakoś tak mi się skojarzyło. Napiszcie w komentarzu, wy macie film, możecie sobie obejrzeć, przewinąć czy coś, ja teraz podczas nagrywania nie sprawdzę, ale wydaje mi się, że to mogła być ona. Może inne dziewczyny coś wiedzą. Już próbowałem iść tym tropem, nic z tego. A jakbyś opisał Maj? Jest dobrą i miłą osobą, jest dzielna i bardzo silna, zawdzięcza mi jej życie. Eee, widać, że naprawdę ją kochasz. Eee, najbardziej na świecie. Hmm. Be, 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 be. Ile miała lat? 19. I nie miała tym mendo. No tak, w sumie, ewidentnie zrobiłbyś dla niej wszystko. Brawo, geniuszu. Czy... E, 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 czy brała... A, nie, nie potrzebowała takiego syfu. Okej. Okay. Na pewno nadal jest. Najsilniejsza. Czy mogę się rozejrzeć? Po domu? Pewnie. Tylko nic nie dotykaj, no, bo cię... <laughs> ten Samson jest miły. Jaki on jest przyjazny, no. Albo nas wyzywa od gnojów, albo nam się spoufala. Ja nie rozumiem. Akwarium. Fajna jaszczurka. Czyli zobaczcie, kolejny powód... E... Jakby, który się z naszą, z naszą teorią zgadza, w tym świecie są, tak jak chyba w Bożaku Horsemanie, dwa rodzaje zwierząt. Są zwierzęta, które są inteligentne, chodzą na normalnie dwóch kończynach, ubierają się i się zachowują jak ludzie. I są wersje tych zwierzaków jako zwierzaki. Zobaczcie na tym plakacie za mną. Jest, e, jest jakaś babka, czy ktokolwiek, kot, który I trzyma zwykłego kota. Więc to jest takie śmieszne. Tak jakbyśmy my, ludzie trzymali jako zwierzątka domowe takie zwykłe małpy z oczu. Nieważne, dobra, nieważne. Zdjęcia. To pewnie my Lauder. Eee, Okej. Okay. Czyli. Aha, to jest ta. Tutaj na tym zdjęciu. Dobrze. Eee, w sumie nie potrzebujemy tej informacji. Bo prawdopodobnie pierwszy kolejny skunk, jakiego znajdziemy na drodze, to będzie ona. Zresztą będzie się wyświetlało tekstem, że to jest ona. Miecz miecz bohaterów albo i nie. Eee, o! Co tu się? Co tu się? Co tu się? Co tu się dzieje? Już wiem co tak naprawdę tu robisz. To oni ci tu przysłali, co? E, co, co? Co? Jacy oni? Gadaj jak się nazywasz, szybko. Howard motor! Trzymasz się jednego nazwiska, ale to nic nie znaczy. E, chcę tylko znaleźć May i Leslie. Kto ci powiedział o zaginionych dziewczynach? E, 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 e. Renne, moja partnerka. Ciekawe, że wcześniej zapomniałeś o nim wspomnieć. Eee... Ona tylko przeszukuje dla mnie gazet, to nikt ważny! Ufasz jej, skąd wiesz, że nie jest podwójną agentką? Gdyby była już bym nie żył Może czekają na odpowiedni czas, ale na pewno mają plan. Oni wiedzą wszystko. Eee, masz rację, chcą nas dopaść, ale jesteśmy w tym razem? Na pewno tak nie jest, słuchaj. Co, szybko? Nie wiem, czy mamy powiedzieć, mu mamy go jeszcze większą paranoję tutaj wprowadzić? E, może tak. Druga osoba zawsze tylko cię zrani. E, obaj chcemy tego samego. Właściwie to mógłbyś mi się przydać. E, właściwie będziemy pracować razem we wspólnym celu. E, ma to sens. Muszę znaleźć odpowiedni czas, ale nie możemy długo czekać. Nie jestem takim mięczakiem jak ty. E, jaki masz plan? E, rozdzielimy się i zaczekamy na właściwy moment. Oczy dookoła głowy. Dam ci trop. E, co to za trop? Dziewczyna, która zaginęła pierwsza. A Rose, Rose Klimenko, na pewno wszystko zaczęło się od niej. Pogadaj z jej mamą. E, kim jest jej mama? Ale z ciebie głom. Dobrze, że jesteś ze mną. E, ma na imię Florence. Jest kompletnie stuknięta. E, gdzie ją znajdę? Skąd mam wiedzieć? Popytaj na ulicy. E, Okej, okay. ja stanę to do dzieła. Dobra, miło było, ale teraz zabieraj się stąd. That escalated quickly. A dla, czy, czy on jest jakiś na Furany, e, czy, czy, czy coś? Czy, czy on jest jakimś. Zaczynamy się zastanawiać, czy to może on nie jest jakiś. Po, nie wiem, dostał jakiegoś ataku szału, czy coś i, i, i coś się wydarzyło. No, no, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak czy inaczej, ym, musimy, słuchajcie, e, pogadać z matką Rose, a my matkę Rose widzieliśmy przy przy naszym klubie The Bite. Na 100% to była ona w takim razie. Więc musimy z nią znowu porozmawiać. Dzwonimy do Renę. Mówimy jej co i jak. Rozmawiałem z Samsonem. Zaginęła córka Beverly Leslie. przejaźniła się z siostrą Samsona Mai. Wiem, że to skomplikowane. Mm, <śmum> Maj też zniknęła. Eee, I pracowała w The Bite. One wszystkie tam pracowały. A więc wiemy, co je łączy. Pierwsza zaginęła Rose Klimenko. Muszę znaleźć jej matkę. Eee, wiesz jak? Tak. Powodzenia detektywie. Do zobaczenia, Renę. Teraz tak. Jak ja mogę się stąd wydostać? Czy ja mogę po prostu pojechać taksówką? Czy czymś? Powinien nas czekać chyba nasz ziomeczek, prawda? Tak mi się przynajmniej wydawało. Tam są same najgorsze fabryki. To nie dla mnie. Chwila, to jest West, a my musimy na East przejść, czyli mamy iść w Prawo, dobrze, mój kompas w głowie działa, East, wschód, tak, dobra, zaraz zobaczymy, bo musimy chyba tam pójść na piechotę po prostu. Albo i nie, chociaż może poczekajcie, ee, może ta matka nie mieszka w zaułku obok klubu, tylko ma własne mieszkanie gdzieś tutaj, dlatego nie możemy stąd wyjść. Znaleźć Florence Klimenko. O właśnie, Gabriela, szukam Florence Klimenko. No to szukaj. E, znasz ją? Może? Wiesz gdzie mógłbym ją znaleźć? A czemu miałabym ci powiedzieć? Badam sprawę zaginionych dziewczyn. Może nie chcą, żeby ktoś je znalazł? E, moja siostra też zniknęła. E, myślę, że córka Florence zginęła pierwsza. Nikt nie tęskni za tą pijawką. E, dlaczego? Wyssała ze wszystkich życie. Próbowałam mnie wciągnąć, Jade też, ale my się nie damy nabrać. A, czyli A, chciała żebyście pracowały w debate. Ta, trzeba by nie mieć co do garnka włożyć, żeby tam iść, nie ma mowy. A, ha, 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 ha. A, nie chcę, żeby zaginęły kolejne dziewczyny. Mogę pomóc. Gówno się robisz. A jak zdenerwujesz Florence, to z zedrę z ciebie skórę. Zasłużyła na trochę spokoju, rozumiesz? A, ha, 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 ha. rozumiem, też potrafiłbym zabić za bliskich. Jest w fabryce. Zresztą jak zawsze, tylko nie mów, że wiesz ode mnie. Dzięki za zaufanie. Jak tego pożałuję, to dopilnuję, żebyś też pożałował. Jasne. Gdzie jest fabryka? E, musisz iść przez boczną uliczkę. Fabrykę widać stąd. Dzięki. A boczna uliczka. Fabrykę widać stąd. Na pewno nie tu. Może bardziej tam dalej. E, o, tam w tyle jest, zobaczcie, fabryka. I iść do fabryki. Uh moi drodzy, powiem Wam tak. W tym odcinku póki co dzieje się najwięcej ze wszystkich odcinków, eee, więc jest co szukać. Dozorca śpi, to będzie pestka, muszę tylko znaleźć Florence. Czy możemy się przekraść? Tak. E, ostrożnie, proszę bardzo. Wejdźmy do środka. Oho, ktoś tu stoi, muszę uważać. A co my tu możemy zrobić? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. idę, 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 idę. Nikogo tu nie ma, nikogo tu nie ma, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Copsiu. Idziemy dalej. Już prawie. I oho, i to ona zobaczcie. To jest nasza... Może się wyprostujmy, żeby jej nie przestraszyć. Florence! Ty węszyłeś przy tym w paskudnym barze. Co tu robisz? A... E, szukam Rose. <noise> Skąd do cholery wiesz o mojej Rose? Kto ci tu przysłał? E, ty mi odpowiedziałaś, ale dobra, chyba ona jest jakąś wariatką podobno, więc. Eee. E, wiem, że zaginęła, ale może zostawiła jakieś wskazówki. Ta, myślisz, że nie szukałam. Cały dom przetrząsnęłam. Możesz mi o niej opowiedzieć? Wszystko może się przydać. Dobra, byłeś dla mnie miły, przeszukałam jej rzeczy. O, zobaczcie, jeśli bylibyśmy do niej niemili, to być może nie chciałaby nam tego powiedzieć. E, wszystkich o nią pytałam i nic. A jak Rose dostała pracę w The Bite? Poszła i zapytała o pracę, tylko tyle im powiedziała. Słuchaj, muszę kończyć, zaraz przyjdzie kierownik. E, gdzie mieszkasz? Mogę przyjść później? W tym szarym bloku po drugiej stronie ulicy, numer 5. Chcesz zobaczyć pokój Rosie? Tak, to by bardzo pomogło. E, no dobra, możemy się wymknąć wyjściem ewakuacyjnym, zanim przyjdzie kierownik. Szybko! E Teraz? E, do, dobra. Okej. Okay. Chyba jej nie zależy na pracy. E, więc... E, szybko poszło. Idziemy do mieszkanka. U! Ojoj! Mamy tutaj trzy warstwy tapety. I, I nie mówię o twarzy Florence, tylko mówię o ścianie. A No to rozejrzę się za wskazówkami. Na pewno nie masz nic przeciwko. O co chodzi? E, rozejrzę się za wskazówkami. Jasne. Mmm, daj tak znać znaczy, czy mogę jakoś pomóc. Czyli tak, mamy pokój Rose. Dużo to przytulniej, jak gdyby Rose nigdy nie zniknęła. Okej, okay, mamy tak, mamy salon, mamy komputer. O! Witaj Rose, wprowadź hasło. Hmm, hasło 1, 2, 3? Nieprawidłowe. Co to za muzyka teraz się odpaliła? Okej, okay, dobra, 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 poczekajcie, nie pamiętam hasła. Eee, ulubiony kwiat. O, matko, dobra, musimy się rozejrzeć, żeby, żeby to hasło zdobyć jak nic. Plakaty. Chłopaki, małpiaki, ok. Mamy ptaka, Ćwir. Okej. Okay. Nic więcej, może coś z plakatami. Katieri, prawdziwa artystka. Montwiki. ok. I to wszystko jeśli chodzi o plakaty. A jeśli chodzi o komputer, dobra, na razie nam tutaj niewiele powie, chociaż tu jest jakiś kwiatek, ale trudno mi powiedzieć, co to jest za kwiatek, a ja się niezbyt znam na kwiatach, więc może mm, patrzmy dalej. Kuchnia, patrzcie, tu jest jakiś e, wazon, ale mamy, zobaczcie, róże chyba na tym, e, na tym plakacie, czy to jest jakiś kalendarz czy coś. Tak czy inaczej, kuchnia, zupełnie jak u moich rodziców, to może tam nie wchodźmy. Florence, zdjęcia. Białe płatki z niewielkim żółtym środkiem, środkiem nawołane przez dziecko. Białe płatki z niewielkim żółtym środkiem, ale ja się nie znam na kwiatach. Powiedzmy, że to są stokrotki, ok? Roślina doniczkowa. O. Niewielkie sercowate liście. Eee, mamy zdecydowanie zbyt dużo kwiatów dostępnych I czemu tu są w ogóle świeczki w tej łazience czy, czy ona nie płaci za prąd Nie bo by komputer nie działał eee, Wróćmy w takim razie sobie Do pokoju Obstawiam że jeśli ona namalowała Ten kwiatek To ten kwiatek powinien nam Zadziałać Come on. komputer eee, Goździk Lilia Róża. Odpalmy nasze detektywistyczne umiejętności. E, użyję moich zaawansowanych technologicznie tutaj e, e, narzędzi i wygooglam Lilia. Lilia jest taka jakby. Pasowałoby. Goździk. Goździk jest bardzo różowawy, więc może. Lilia nieprawidłowa. Róża jest zbyt oczywista, prawda? Goździk. To była. Nie! Jak nieprawidłowo odpowiedziałem na wszystkie możliwe opcje. W sumie róża byłaby oczywistością, bo ona się nazywa róża, ale to matka ją nazwała róża, więc to matki ulubionym kratkiem jest róża, a nie jej. 200 IQ, co i tak nie pozwala nam tutaj nic ogarnąć. Może się, może się dopytajmy, czy zna hasło do komputera. Nie, nie chciałam wtykać w nosa w nie swoje sprawy, nie umiałabym się obsłużyć. Nie myślisz, że warto by spróbować. Może. Mogą to być ważne wskazówki. Chciała mi zostawić wiadomość, to by było coś na kartce i zostawiałaby na lodówce czy coś. A gdzie jest odpowiedź na pytanie bezpieczeństwa? Czy wiesz, jaki jest jej ulubiony kwiat? Nie, co tydzień miała nowy, można się było pogubić. Ha, dobra. To ja się tym zajmę. Skoro ona nie wie. Duży żółty kwiat z kolcami. Książka o roślinach. Znaczenie kwiatów. Duchowa botanika dla początkujących. O, to tu mieliśmy się tego dowiedzieć. Dobra, poszukaj białego kwiatu. Stokrotka pospolita. No to to ma sens. Eee, polega na zwracaniu się kwiatów w stronę słońca. Okej, okay. Czyli być może o to chodziło. Tak mi się wydaje, chociaż zobaczmy jeszcze żółty kwiat. No to róża, ale róża to jest kwiat ulubiony matki, tak już ustaliliśmy. O sercowatych liściach. Filodendron. Eee, okej, okay. działa na gryzonie odurzająco. Mm, mm, hi, hi, hi. Czy to może być ulubiony kwiat? Bo jest gryzoniem? Nie, nie jest gryzoniem z królikiem. Próbujmy. Stokrotka. E, ulubiony zespół. A, któryś z tych plakatów, prawda? Chłopaki małpiaki. Katieri. Chłopaki małpiaki. No to może Katieri. Okej, okay, imię zwierzęcia. O muszę, dzidzia, dzidzia albo buba, jak się nazywa ptak, jak się nazywa ptak, jak się nazywa ptak, matko, matulu, e, jak się nazywa ptak twojej córki, halo, e, aha, nie chcesz ze mną rozmawiać, dzięki, dzięki, to, to super, super, super jesteś, e, może w łazience, salon, jakieś info, nie, też brakuje, w kuchni chyba nie możemy tam wejść, bo tam się nic nie dzieje zbytnio. Czy mogę się zapytać, jak się nazywasz? Aha. Jak masz na imię? Wszystko w porządku, ptaszku? A, Rose, Rose? A. Nie, ja jestem Howard, jak się nazywa ten śliczny ptak? Ga? Howard? Howard ptak Nie, Howard to nie ptak. Ty jesteś ptak. Mądry chłopak? A ty? K bibum. Masz na imię Bibum? Bibum, bibum. I jup. Aha, -ha 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 -ha. Eee, Nie możesz mieć na imię Bibum. Ignuany ptak. Łany ptak to? Ignus. A, Ignus, dziobie oczy. Okej. Okay. Dzięki za współpracę. Czyli wiecie, eee, to jest coś w stylu. E, no, i kto jest dobrym ptaszkiem? Kto jest dobrym ptaszkiem? I wtedy ptaszek. Ja jestem dobrym ptaszkiem, to moje imię! Komputer. Ignus. Witaj ponownie, Ros. W końcu. Szkoła, praca, szkoła. Mamy tu jakiś plik. Enter. Spacja? Co ja mam tu zrobić? Czasami. Mam na ciele i w środku krew. Mogłabym ją zmyć, ale dziś wanna nie wypełnia się wodą. Nie przepełnia mnie, nie dotykamy ramion, kolan, ud. Siedzę w ciszy, czekam, wdycham powietrze. Ona jest winem, zami pustymi kopertami i niczym po środku. Ja jestem nimi. To jest przed. W trakcie. Dziś czwartek. Nie chcę już być śmiała. Nie chcę, by łamał mi się głos, gdy mówię coś nieszczerze. Kiedyś śpiewałam w myślach, a teraz scena jest pełna, a publiczność wciąż się zmienia. Jest mi łatwiej, kiedy zapominam, dlatego pamiętam melodię, a nie słowa. Po! Masz ochotę na zupę? Nie, wolałabym danie główne. Pan doktor mówi, że pomaga na wyobraźnie, zupełnie jak podczas krajania, mielenia, przeżuwania i mówienia. To ciało też mówi. Jestem, jestem, jestem. O matko, a to jest jakiś chyba list. Leslie, kocham cię. Owładnęłam no nieznana wielopłaszczyznowa siła, pchająca mnie w różne strony. Miałam w ciele ziejącą pustkę, nabrzmiałą przestrzeń, czekającą na coś wielkiego. Nic się z niej nie ulotniło i nic do niej nie zbliżyło. Ehm, dobra, czekajcie. Zastupujcie sobie, przeczytajcie. Ja to zastupuję, przeczytam sobie, bo nie ma sensu, żebym to czytał na głos. Okej. Okay. Czyli Rose... Ehm, ...była zakochana w Leslie, obie były w sobie... ...zakochane. I wychodzi na to, że po prostu szefowa coś im, jakby powiedziała, że im pomoże i prawdopodobnie ich porwała czy coś. Nie wiem, tak to interpretuję. Praca. Mamy opcję praca, mamy opcję szkoła, która nie działa. Praca to klienci. Buster Carpenter, bandzior z agencji bezpieczeństwa. Frederick Müller, księgowy. Okej, okay. wspomniał, że zajmuje się finansami kilku wielkich małp. Okej. Okay. Warren Wolf, zakaz wstępu, szasta pieniędzmi, pochodzi z rodziny naukowców. E, Guy Silvers, szef policji, miesza agencję bezpieczeństwa z błotem. Lubi kiedyś do niego mówić jak do dziecka. Okej. Okay. Doug Rogers, minister nauki, ostrożny, traktuje dziewczyny z szacunkiem, pije z umiarem. Skryty, wchodzi tylnymi drzwiami. Za każdym razem prosi o Leslie. Obsługuje go tylko szefowa. Wspomniał. Wygadała się, że wspomniał o projekcie artefakt. Bruce Wert, minister transportu, powściągliwy w towarzystwie. Mm, ok, ewidentnie stara się nie zdradzić szczegółów pracy. Ian McFerrick, prawnik. Spodobała mu się Gina, marzone i dzieci. Cały wieczór. Bierze małpizadol, nieszkodliwy. Okej, okay. Eddie Hung. Szef biochemii w Science City. Mamy nazwiska i wszystko. Ha, wspomniał e, o projekcie artefakt. Mm, Okej, okay. i na, na końcu John Stokes. Minister skarbu, denerwująco zarozumiały. Mm, Okej, okay. kilka razy przed Zmylerem zabrał go do prywatnego pokoju. Próbowałam ich podsłuchiwać, ale nic nie wyłapałam. Mówi dość zdawkowo. Czyli tak, szef biochemii to Eddie Hang i to tyle nie zapamiętam. Tego mam nadzieję, że gra jakoś zapamięta te nazwiska. Zespół. Rose Klimenko, to ja. Gina ma cierpliwość do facetów, Praco nie pracowała w fabryce, mieszka w West Endzie od niedawna. Leslie pracowała w fabryce, przyjaźni się z My Lauder, mieszka z matką i młodszym bratem louder, dziewczyna z fabryki. Możliwe, że trzeba będzie ją nauczyć, jak obchodzić się z klientami. Dobra. No i projekt. O, matko. Dobra. E, zastupujcie sobie i przeczytajcie. Okej, okay, czyli wszystko. Czy my wiemy wszystko już? To. Czemu ten, ten komputer wszystko sam wytłumaczył? Jakby dokładnie wszystko. E, ekskluzywna usługa dla VIP-ów, trzeba. E, jak jest jakaś ważna osoba, trzeba dowiedzieć się od niej coś. Eee, a zwykłe osoby trzeba przepytywać, czy ktoś by za nimi zatęsknił. A jeśli nikt za nimi nie zatęskni, to się ich prowadzi do pokoju numer 2 z obrazem i ktoś ich prawdopodobnie porywa. Ok. Mur wskazówki. Kontakt nazywa się Deo. Spotkanie pod mostem. Eee, o 12.00 zabierze nas za mur miejski. Hasło kwitnąca stokrotka. Czyli. To wszystko? Co jeśli one po prostu uciekły rzeczywiście? I i, I. I to tyle. A. Te informacje są aż zbyt. potrzebne. Jakby te informacje mówią aż zbyt dużo. Jakby. Coś tu musi być nie tak, Florence. A. Ha, ha, ha. Rose Rozgrała w niebezpieczną grę. Co tam znalazłeś? Przeszukałem jej pokój z tysiąc razy. W komputerze są ukryte pliki. Eee, czemu bym miała je ukryć? Eee, twoja córka była ambitną, wrażliwą kobietą i szpiegowała niebezpiecznych klientów. Głupia dziewucha. Mówiłam, że tym sprytem sobie zaszkodzi. Myślisz, że żyje? Eee, myślę, że się ukrywa. Ukrywa? Gdzie? Jak długo? Co się jej grozi? Eee, haha, jesteś jej matką, więc kiedy będzie mogła, to cię znajdzie. Eee... Kiedy, tak, kiedy będzie mogła, to cię znajdzie. Dziękuję, że we mnie wierzysz. W nas to jest prawdziwy koszmar. Zrobię co tylko mogę. Już dobrze. Czyli co? To tyle. Czyli słuchajcie, wychodzimy. Wychodzimy, dzwonimy do e, René. o niej, mówimy jej o wszystkim. I myślę, że możemy skończyć. O właśnie. Myślę, że możemy skończyć odcinek w tym momencie. Słuchajcie, skończmy odcinek w tym momencie, po to, żeby w kolejnym odcinku e, móc jakby na świeżo e, ogarnąć e, kolejny. O właśnie, skończmy odcinek w tym miejscu przed rozmową o śledztwie, po to, żeby w kolejnym odcinku na świeżo e, wiedzieć co i jak i co będziemy dalej robić. Więc. Ja to je zatrzymuję, słuchajcie, to by było tyle. Dowiedzieliśmy się dzisiaj naprawdę bardzo dużo rzeczy. No i cóż, jak zwykle, widzimy się za tydzień. Cześć!